Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chcielibyśmy spojrzeć na nod o nazwie Map Value. Ten nod znajduje się w grupie nodów wektorowych. Zaraz sobie to włączymy. Znajduje się tutaj i jego przeznaczeniem podstawowym jest zmiana jednej wartości na inną wartość. Jest aż tak prosty. To, co tutaj wchodzi, to jest wartość. Nie jest to ani obrazek, czyli informacja dwuwymiarowa, ani wektor, czyli informacja trójwymiarowa. To jest szary punkt i wychodzi również szary punkt. Dzięki temu otrzymuje na wynikowym, że tak powiem, renderze, czy też w podglądzie w tej sytuacji obecnej, coś takiego jak zwykły czerwony kolor. Jest tak dlatego, że wartość, którą teraz próbuję zobaczyć w viewerze, to jest wartość równa 1. A więc mapuje się ona dokładnie na kolor czerwony, ponieważ to jest położone na osi X, tak jakby. No i teraz zmiana tej wartości będzie oczywiście możliwa za pomocą tych parametrów, które mam tutaj. I są tutaj takie parametry jak offset. Offset jest przesunięciem, a więc jeżeli tutaj mam wartość 1 i ustawię przesunięcie 1, to wynikowe przesunięcie będzie wynosiło 2, ale niestety w tym viewerze nie mogę tego pokazać, zaraz zrobimy sobie coś innego, co to pokaże. Tak samo skala, która jest tutaj, wynosi 1, jeżeli ustawię 2, to wartość będzie dodana do jedynki, ta wchodząca, a więc będzie 2 razy 2, wynikowa wartość wyjdzie 4. Niestety Blender tego nie jest w stanie pokazać, muszę to zasymulować na przykład za pomocą przesunięcia. Jeżeli mógłbym przesunąć ten obrazek o ileś punktów, to wtedy byłoby na pewno wiadomo, że rzeczywiście takie przesunięcie będzie miało miejsce. Użyjmy może w takim razie noda wejściowego, który generuje różne wartości. To jest nod o nazwie Time. Wspominałem o nim w innym tutorialu. Ten nod w klatkach od 1 do 250 będzie generował wartości od 0 no do jakiejś tam, przypuszczam, że do 1. Tak, to jest 0 i 1. W tym momencie, jeżeli będę z tego noda chciał wprowadzić coś do noda map value, to nod map value może mi tą wartość z noda time przeskalować. I może to zrobić na przykład tak, że dodam do wartości, która stąd wychodzi, po prostu jedynkę. Tak jak teraz. Wtedy otrzymuję czerwony kolor. Jeżeli to będzie 0, to w pierwszej klatce mój kolor będzie wynosił 0. Może pokażę to na timelinerze. Może wypadałoby także wyjaśnić, o co chodzi z tymi klatkami. Otóż nie mówiłem tego prawdopodobnie jeszcze. Może kiedyś wspominałem, że Blender to jest program również do animacji. Animacje można robić bardzo prosto. Jest to wygodne, szybkie narzędzie. Chociaż samo robienie animacji jest pracochłonne. I cała animacja odbywa się w Blenderze. W każdej chwili w Blenderze zawsze jest jakaś klatka bieżąca całej animacji, którą mogę sobie jakoś tam edytować. Ta klatka jest pokazana tutaj, na tej osi. Tę klatkę mogę zmieniać i w tym momencie odbywa się przeliczanie nodów w każdej klatce od początku do końca. Jeżeli ten swój nod o nazwie time ograniczę, żeby sięgał na przykład do 10 klatek tylko poprzez wpisanie tu wartości 10, to on w 10 klatce będzie miał już tą wartość maksymalną. W klatce pierwszej będzie miał 0, potem w klatce drugiej troszkę więcej, w klatce trzeciej jeszcze więcej i tak dalej. Ten wykres tak naprawdę obrazuje, jakie wartości z tego time'u wyjdą. No i te wartości, które wychodzą z time'u, pokazuje sobie na viewerze, konwertując je ewentualnie poprzez node map value. Dzisiaj mówimy o tym nodzie map value, więc nie będę się za bardzo skupiał na animacji, ani na tych zależnościach czasowych. Ważne tylko, żeby pamiętać, że w klatkach od 0 do 10 coś będzie się zmieniało. Tutaj mam poszczególne klatki. A więc pierwsza klatka to jest wartość zerowa, druga to będzie jakiś już ciemny czerwony dosyć, później trzecia to jaśniejszy, jeszcze jaśniejszy, jeszcze jaśniejszy i tak dalej. Do zmiany bieżącej klatki mogę posługiwać się okienkiem timelinera, ewentualnie tym suwakiem na samym dole, które również pochodzi z timelinera. No i teraz tak, jeżeli mam wartość na przykład równą dokładnie w połowie, to jest wartość 0,5. Jest to piąta klatka, być może w szóstej jest połówka, nie wiem dokładnie, gdzieś tutaj w każdym razie. To tę wartość mogę pomnożyć przez 2, uzyskując to samo, co bym miał w klatce 10. OK? Klikam w klatkę 10, kolor jest taki sam, jak w klatce tej piątej czy szóstej. Pomnożyłem swoją wartość przez 2 i to jest w porządku. Mogę także do wartości dodać lub odjąć jakiś czynnik, na przykład jeżeli odejmę pewien ułamek, to wartość będzie mniejsza i teraz mam z powrotem wartość 0,5, czyli taką, jaka była wyjściowa. Jeżeli odejmę wartość 1, czyli całkowitą wartość, jaka tutaj weszła, to będę miał kolor czarny. Tak to działa. No i to jest działanie takie podstawowe tego noda map value. Wartość use minimum i maximum służą do ograniczenia wartości wynikowej. W tym momencie jakby cały ten przedział, który tutaj jest generowany, cała informacja jest normalizowana do wartości 0, 1 w przypadku, gdybym te dwie
te dwa checkboxy zaznaczył. Dobra, teraz pokażę może, jak to można zobaczyć w troszeczkę inny sposób. Nie będę używał teraz time'u, tylko użyję innego noda, o którym jeszcze nie mówiliśmy, przynajmniej na razie. Będzie o nim później osobny tutorial. To jest nod w grupie distort. Ten nod nazywa się translate. Translate robi tylko taką operację, że obrazek, który wchodzi tutaj, przesuwa za pomocą suwaków na X i na Y. A więc render albo jakieś zdjęcie, cokolwiek, możemy przesunąć i uzyskać widoczne, powiedzmy sobie, przemieszczenie zdjęcia na skutek działania na przykład tego noda map value. Na razie przywrócę jego wartości do standardowych, aby nie wpływał na scenę. No i teraz, gdybym miał takiego translate'a użyć, to na początku potrzebuję jeszcze obrazek. Obrazek wczytam może z dysku, żeby nie renderować sceny niepotrzebnie. Jest tutaj gdzieś zdjęcie, używane już w kilku innych tutorialach. I to zdjęcie spróbujemy sobie przesunąć. Ono oczywiście będzie czarno-białe niestety, ale nie szkodzi. Chodzi tylko o to, aby było widać efekt przesunięcia. No i teraz tak, translate jest ze złej strony chyba, chociaż nie jestem tego taki pewien. Myślę, że będzie dobrze. Mamy tak, mamy zdjęcie jako nod wejściowy, mamy następnie nod przesuwający to zdjęcie w jakichś tam współrzędnych. Ok, widać, że delikatnie się przesunęło, ponieważ to zdjęcie jest duże, ma tam kilka tysięcy pikseli, to tutaj również muszę ustawić większą wartość, aby było widać to przesunięcie. Mamy następnie nod do mapowania wartości i mamy na końcu viewer, który to zdjęcie nam pokazuje. No i to, co chciałem pokazać, to to, jak działa ten nod na podstawie widocznego przesunięcia. Przesuńmy na przykład to zdjęcie o 100 pikseli. Jeżeli teraz przemienię skalą wartość tego przesunięcia i ustawię to przesunięcie na przykład na 5 razy większe, to efektywne przesunięcie będzie wynosiło 500 pikseli. No i jak widać, tutaj nie za bardzo to zadziałało. Niestety, ale myślę, że to dlatego, że musiałem te nody skombinować troszeczkę inaczej. Więc może tak, ten wyjmę. Weźmiemy sobie map value. Weźmiemy sobie nody o nazwie value, zwykły. I teraz translate'a damy tutaj. Translate będzie działał na obrazku, a map value będzie działało na współrzędnej x-owej. Tak to będzie. I teraz mamy tak. Wyjściowa sytuacja jest następująca. Mam wartość rzędu 1, czy też 0. Ok? Wartość 0 wchodzi do noda o nazwie map value i jest bez zmiany na wyjściu. Jest również 0, a więc x tutaj wynosi 0 i przesuwa mój obrazek o 0 pikseli w bok. Jeżeli teraz wpiszę tutaj na przykład 1 piksel, to ten 1 piksel się odsuwa od obrazka i to widać nawet w viewerze. Okay? Widać tutaj taką szczelinkę, cieniutką kreskę, która powoduje, że o 1 piksel obrazek jest przesunięty. I to jest właśnie to, co chciałem pokazać, to jest właściwy układ nodów. No i teraz tak, jeżeli spróbuję wpisać tutaj na przykład 10 pikseli, to otrzymam przesunięcie 10-pikselowe, bardzo małe. Jeżeli natomiast tą wartość x-ową przesunięcia za pomocą map value powiększę o kolejne 10 pikseli, to będę miał przesunięcie o 20 pikseli, a wtedy jeżeli pomnożę całość przez 100, to będę miał 2000 pikseli i w tym momencie obrazek się bardzo mocno odsuwa. Tak ten nod działa i teraz myślę, że już każdy uwierzy i zobaczy, na własne oczy się przekona, że to rzeczywiście jest to, co mówię i że offset pozwala dodać pewną wartość, a skala pozwala tę wartość przemnożyć. Nie można było tego zobaczyć liczbowo, ale na zasadzie przesunięcia można to dobrze pokazać. Zresztą tak samo można zrobić w przypadku Y, no i tak dalej. Ten nod pozwala przeliczyć pewne wartości i przydaje się do bardzo wielu różnych zastosowań. I mimo tego, że znajduje się w grupie wektorów, tak naprawdę działa na wartościach, które są skalarne, czyli są pojedyncze. Tu mogą wchodzić zwykłe wartości, takie na przykład jak właśnie zwykła 10. Ok, myślę, że to jest wszystko jasne. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.